I tam tak sobie myślę, że zarówno w pszczelarstwie, jak i w takim zwyczajnym życiu codziennym są prawdy tak oczywiste, tak proste, tak powszechnie znane, że my o nich na co dzień zwyczajnie zapominamy, nie myślimy. No bo każdy z nas wie, że trzeba się dobrze odżywiać, trzeba uprawiać sport, nie nadużywać używek, no i co z tego? Kto to praktykuje? No na pewno nie ja. Ja w tym sezonie przez całkowity przypadek zrobiłem jedną rzecz, która tak naprawdę jest w pewnym stopniu eksperymentem. Eksperymentem, który potwierdza znane od zawsze prawdy oczywiste. Truizmy, o których my w tym naszym pszczelarskim, monotonnym czasami trybie zapominamy. Skupiamy się na rzeczach i czynnościach czasem w ogóle niepotrzebnych, a zapominamy o rzeczy najważniejsze. Ja na jednym z filmików pokazywałem taką rodzinkę, którą pieszczotliwie nazwałem Kundelek. Bez wątpienia to była najfajniejsza, najlepsza rodzinka na mojej pasiece. Ona nie miała 10 korpusów, no jeszcze nie jestem takim mistrzem świata, może kiedyś będę. Ale bez wątpienia była zauważalnie najsilniejsza. Przyniosła mi sporo miodu. Oczywiście nie 2 czy 3 razy tyle, co pozostałe rodziny, ale przyniosła zauważalnie więcej miodu. A tu jest rodzinka, nad którą ja również się rozpływam, którą również pokazywałem. To jest rodzina, która z ula Langsztrota 3/4 została przerzucona na węzeł. W połowie lipca pszczoły piorunem odbudowały praktycznie 1,5 korpusa węzy wielkopolskiej. Ja po prostu nie mogę wyjść z podziwu, jaki to jest dynamit, jak to się wszystko szybko rozwija. Zarówno w tej poprzedniej rodzince, o której mówiłem, jak i w tej, z całą pewnością motorem napędowym była dobrej jakości matka pszczela. W tej tutaj, to żeby pszczoły odbudowały węzę tak chętnie, to matka swoim czerwieniem, swoim intensywnym czerwieniem musiała na pszczoły wywierać presję, tworząc tym samym zapotrzebowanie na plastry. W 1,5 tygodnia, 1,5 korpusu, w połowie lipca, pod koniec lipca, moim zdaniem przyzwoity wynik. Także rodzina, muszę powiedzieć, z turbodoładowaniem fajnie się rozwinęła od zera. Aktualnie nosi miód z nawłoci. Natomiast ta rodzina, jak i poprzednia rodzina, mają wspólny mianownik. A dokładnie rzecz ujmując, czerwiła w nich dokładnie ta sama matka pszczela. Po przerzuceniu tej rodziny na węzeł, ja poddałem tą swoją matkę Kundelek i można powiedzieć, wyszedł taki dosyć ciekawy eksperyment. Bo ta sama matka w dwóch różnych ulach robi różnicę. Robi po prostu robotę. I to jest film, który dedykuję znowu, jak zwykle, sobie, żeby nie zapominać, że źródłem wszelkiej pomyślności, tak jak to stwierdził jeden znakomity pszczelarz, jest wartościowa matka pszczela. W dwóch różnych ulach, różnej konstrukcji, w różnej porze roku. Po prostu tu jest rakieta. Można powiedzieć od zera do bohatera. Aktualnie pszczoły są na 1,5 korpusa, bo jest ich sporo, bo jest sporo nawłoci. Początkowo dałem im 1,5 korpus nad głowę, guzik z tego wyszło, dałem im pod gniazdo. No jak widać, nawłoć się leje. Ciężka, ciężka, ciężka. Barwy jajeczka, samo. Osy widać też się pożywiają.
Oj, oj. Zaczerwione. Ja nie wiem, czy ja od nich to na bocie odbiorę, czy nie. No, dla mnie łzy w każdym przypadku jakiś będzie. Albo będzie miód na boci, albo samo zakarmienie się pszczół do zimowni. Dużo miodu. Matula chodzi, to jest sprawczyni zamieszania. Pszczoła kundelek z ubiegłego sezonu. Bez rodowodu. Naprawdę. Naprawdę szok, co ona odstawia. Pierzga, czerw. Pszczołom się już nie podoba. A wcale się nie dziwię, debil grzebie. Tu już pierzga, resztki czerwią. Także w sumie można powiedzieć tak, żaden wielki eksperyment, tylko potwierdzenie oczywistej oczywistości. Że całą różnicę w sile rodzin zapewnia matka pszczela. I to jest taki dla mnie obrazek, taka motywacja, żeby skupić się na doszlifowaniu sposobu wychowu matek pszczelich. Chyba każdy z nas chciałby mieć na pasiece same silne, same wypasione rodziny. Także to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Hej!